Przejdźmy do słowa, bracia i siostry. Przejdźmy do słowa. Otwórzmy list świętego Jakuba, 5 rozdział. Przeczytamy 17 werset z tego rozdziału. Jest to ostatni rozdział z listu świętego Jakuba. 5 rozdział, 17 werset. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Możemy też 18 werset przeczytać. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Eliasz był jakim człowiekiem? Podobnym? Do nas. Do nas. Ale bracia i siostry, ja nie chcę głosić dzisiaj Ewangelii sukcesu, bo gdybym miał głosić Ewangelię sukcesu, to bym musiał tak zacząć. Jesteś jak Eliasz. Jestem jak Eliasz. Co ci stoi na przeszkodzie? Dzisiaj bądź jak Eliasz. I bracia i siostry, chciałem dzisiaj rozmawiać o Eliaszu, o jego życiu, o tym, że naprawdę możemy być do niego podobni. I w tych dobrych rzeczach, i w tych trochę gorszych. Ale wczoraj modląc się o to, aby Bóg gdzieś tam więcej obrazów dał odnośnie Eliasza, nawet myślałem, że zahaczymy o parę postaci. O Eliasza, o Jakuba, o człowieka, który przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa w pewnym momencie i powiedział, że coś mu brakuje. I tutaj szukać podobieństw do nas. Ale pojawiło się wczoraj w moim umyśle jedno imię. I powiem szczerze, nawet tak nie do końca je pamiętałem, całą tą historię. Nawet chyba na początku pomyliłem zupełnie z kimś innym. I zanim przejdziemy do tej postaci, będziemy szukać, bracia i siostry, podobieństw. Może to będzie właśnie cykl kazań. Powiemy jeszcze następnym razem o Eliaszu, o Jakubie. To dzisiaj wierzę, że Bóg kieruje nas zupełnie w inne miejsce, w inny czas, abyśmy zobaczyli tam siebie, Kościół, to, co Bóg pragnie od naszego życia. I zanim powiem imię tego człowieka, ze Słowa Bożego oczywiście, to trudne imię, to opowiem, w jakiej sytuacji przyszło mu żyć. Może się domyślimy. Choć pewnie, gdybym ja miał ten test, egzamin zdać, pewnie bym nie zdał. Żył mniej więcej 699 lat przed Chrystusem, w takiej epoce. W trudnym środowisku, oto Izrael istniał. Ale co to za istnienie, podział Izrael i księstwo Judy? Dwaj królowie, wzajemnie ze sobą nawet walczący i nienawidzący się. To były takie czasy, gdy bracia ze sobą walczyli. Takie czasy też nam czasami są bliskie, gdy bracia ze sobą walczą. Bracia i siostry często. Kościoły. Mówię oczywiście o kościołach ewangelicznych, kościołach Jezusa Chrystusa, wierzących w Ewangelię. To były takie czasy, w których w Izraelu i w Judzie było wielkie pogaństwo. Gaje, słupy. Składał Izrael, składał Juda różne ofiary Bogom, a nie swojemu Bogu. Mało tego, tuż wcześniej nawet zdarzyło się tak, że król judzki spalił swojego syna. Jest napisane. Spalił swojego syna na ofiarę bogom pogańskim. W Jeruzalem. Czasy no niewyobrażalne.
których tak naprawdę Boży wtedy Kościół, bo tak można nazwać Izraelitów, w ogóle nie przypominał Kościoła. Pojawiali się co chwila jeszcze jacyś ludzie, chcą coś odbudować. Potem było lepiej, później znowu gorzej. Ale to były czasy nawet wielkich proroków, bo w tamtym czasie żył chociażby prorok Izajasz. Ten, który przepowiadał tak mocno, tak silnie o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu, jeden z największych proroków, jacy byli na ziemi, bo mówił o Jezusie Chrystusie. Może większego nie było. Ile to Izajasz mówił o Mesjaszu, o Jezusie, kim będzie, czego dokona. Do dzisiaj cytujemy jego słowa, wypełniły się w Jezusie Chrystusie. W tych ciemnych czasach byli prorocy, którzy głosili słowo Pańskie z wielką mocą, w cudowny sposób. Nie wszyscy słuchali. Nawet był taki kult, i o tym powiemy, to jest bardzo ciekawy kult. Kult, w którym spalano kadzidła i chwalono pewien symbol. Nawet zrobili z tego bóstwo Izraelici, a to bóstwo nazywało się Nehusztan. I tu bym zadał pytanie, ale ja bym w tym momencie jeszcze wczoraj pewnie na nie nie odpowiedział. O kogo chodzi, bracia i siostry? O jaką postać? Ciężkie pytanie, dlatego otwórzmy Słowo Boże. I radujmy się z tym, że nie wszystko mamy w głowie, w pamięci. Może z tego się nie radujmy, ale z tego, że możemy zajrzeć do Słowa Bożego. Że mamy Biblię. Że możemy śmiało, swobodnie otworzyć jedną z ksiąg. Że nikt nas nie prześladuje w tym momencie, w którym tą księgę otwieramy, a takie czasy już w Polsce też były. Na Ukrainie też były takie czasy. Byłem na pogrzebie i pewna siostra, której korzenie są w Ukrainie, w latach 70. jeszcze przemycała Biblię. Ale to inny temat. Otwórzmy drugą Księgę Królewską. 18 jej rozdział. I przeczytamy niezwykłe świadectwo, Boże świadectwo o człowieku. Tak wielkie świadectwo, a tak mało tą postać znałem. Myślę, że znam. Druga Księga Królewska, 18 rozdział. Przeczytamy od 1 do 12 wersetu. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidła, nazywając go Nehusztan. Na Panu, Bogu Izraela, polegał tak, że nie było po nim takiego jak on. W gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. On to pobił Filistyńczyków aż do Gazy i jej okręgów, od wieży strażniczej aż do grodu warownego. W czwartym roku panowania Hiskiasza, był to za siódmy rok panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, wyruszył Salmanasar, król asyryjski, na Samarię, oblekł ją i zdobył ją po upływie 3 lat. W szóstym roku panowania Hiskiasza, był to zaś dziewiąty rok panowania Ozeasza, króla izraelskiego, Samaria została zdobyta.
Potem uprowadził króla syryjski Izraelitów do Asyrii i osadził ich tam w Karach i nad Haborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich, za to, że nie słuchali głosu Pana, Boga swego, i przekroczyli Jego przymierze. A tego wszystkiego, co nakazał Mojżesz, sługa Pana, nie słuchali, nie czynili. A więc tą postacią jest Hizkiasz. W innych przekładach Słowa Bożego Ezechiasz jest jego imię. To znaczy, moją mocą jest Bóg i nic innego. Niesamowite świadectwo o człowieku, tak mało znanym, Hizkiasz, Ezechiasz. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on, ani przedtem z królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Niesamowite świadectwo, i tu już pierwsza myśl. Czy jesteśmy podobni do Niego? Czy tak jak mówił Jakub, wtedy o Eliaszu, gdy czytaliśmy, że możemy być do Niego podobni. To był człowiek modlitwy, który modlił się i nie było 3,5 roku deszczu, ale potem znowu się modlił i deszcz padł. A wszystko przez co? Przez to, że był wspaniały? Nie, przez modlitwę. I tu jest pytanie, bo Hizkiasz to też człowiek modlitwy. I o tym będziemy dzisiaj mówić. I tu pierwsze pytanie. Jeżeli chcesz być podobny do Eliasza, jeżeli chcesz być podobny do Hizkiasza, jeżeli chcesz być podobny do jakiegokolwiek męża, który używał Bóg i niewiasty, zacznij od swojego życia modlitewnego. To jest fundament. Bez tego nie da rady. Ani nawet wypełni swojego planu, który dał ci Bóg. Nie da rady. Jest napisane o Hizkiaszu, że był przywiązany do Pana. Chyba mocnym sznurem. Podwójnie związanym. Takim, który nie rozwiązywał się w byle jakiej sytuacji. Mocny sznur, on był przywiązany do Pana. I nie odstępował od Niego. I to przywiązanie wyrażał poprzez przestrzeganie chociażby przykazań. Że był posłuszny. Że wypełniał wolę Pana. Że nie odstępował od Bożych przykazań ani w lewo, ani w prawo. Jak inni mężowie, chociażby Jozue. Ani w lewo, ani w prawo nie odstępuj, a zdobędziesz ziemię, zdobędziesz Jerycho, tak powiedział Bóg do Jozuego. Hizkiasz. Takie wspaniałe świadectwo. Wiele się mówi w dzisiejszych czasach o odbudowie Kościoła. Wiele się mówi o tym, jak napełnić swoje życie, aby to było duchowe życie. Wiele się mówi o tym, w jaki sposób chodzić z Panem. I są poradniki, i są nauczyciele. Mówią o 5, 7, 8 krokach. Zacznij od modlitwy. A inne rzeczy? Jak odbudować swoje życie? Jak odbudować Kościół? Jak stać się podobnym do tego, co chce Bóg? I to ciekawe. Był to pierwszy król. Chociaż inni też próbowali, ale słabo im to wychodziło. Zniósł świątynki na wyżynach. Potrzaskał słupy. I jedyny król, który rozkruszył węża miedzianego, zniszczył kult tak zwany Nehusztan w Izraelu. Niektórzy zabierali się za świątynki. Niektórzy zabierali się za słupy. Z lepszym lub gorszym powodzeniem. I chcę powiedzieć wyraźnie, że wiele rzeczy z mojego życia musiało być i pewnie jeszcze wiele musi być usunięte, aby przypominał Hizkiasza, aby przypominał Ezechiasza, aby przypominał Eliasza.
Różne moje duchowe świątynki, różne moje wzgórza, które nie są żadnymi górami Pana, muszą zostać usunięte. I tak samo pewnie w całym gdzieś kościele, i w kościele mówię Jezusa Chrystusa, ja nie mówię o kościele zielonoświątkowym. Żeby kościół przypominał oblubienicę Pana, żeby był pełen mocy, żeby chodził tak jak apostołowie. Wiele wzgórz musi zostać usunięte, wiele gajów, wiele świątynek, wiele słupów. Ale co ciekawe, Hiszpian zabrał się za jeszcze jedną rzecz. Za węża miedzianego. Znacie tą historię. Nawet Pan Jezus na nią się powołuje. Powiedział w pewnym momencie, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Znacie tą historię, ja ją pokrótce opiszę. W pewnym momencie, w ogóle w ciekawym momencie, przeczytajcie sobie w domu, Izrael idzie i narzeka na Pana. Wcześniej Araon umiera na wzgórzu. Jeszcze wcześniej Mojżesz i Araon nie do końca posłuchali się słowa Pana. Zamiast powiedzieć do skały, uderzyli w nią laską. Ale to jest inny temat. Miało to swoje konsekwencje. I szli. I zaczęli znowu narzekać. I mówili, po co my wyszliśmy? Dlaczego? Znudził nam się już te przepiórki. Znudziła się nam ta manna. Ile można w tym wytrzymać? To już więcej się działo w Egipcie. I Bóg spuścił plagę węży, którzy zaczęli ich kąsać. A gdy kąsały te węże, jad wdzierał się w ich życie, w ich ciała i powoli zaczęli umierać. I Mojżesz wstawił się za swoim ludem. Czy to pierwszy raz? Bądźmy jak Mojżesz. Wstawiajmy się za Kościołem. Wstawiajmy się za chrześcijanami. Wstawiajmy się. I Mojżesz otrzymał takie polecenie. Utwórz miedzianego węża. Postaw go na palu. Który później jest symbolem krzyża. Postaw go. Przywieź, przykręć, a kto na niego spojrzy, będzie żył. Kazania są nasze nagrywane. Dlatego też chcę powiedzieć do pobożnych katolików, do pobożnych prawosławnych osób. Jeżeli chcecie służyć żywemu Bogu, to nie możecie czcić żadnej figury. To nic na tym krzyżu nie może być. Bo Jezus zmartwychwstał. Bo Jezus żyje. Chcecie iść dalej za Panem. Nie czcijcie obrazów. Nie czcijcie żadnych figur. Nie czcijcie żadnych ludzkich wyobraźni. Ale czcijcie Boga żywego, który napełnia tą ziemię. Nie róbcie tak jak Izrael. Ostatnio była ostatnia. Byłem na pogrzebie, kaplica, cmentarz. Kaplica centralna, wszedłem i uderzyło mnie, że jest wielki krzyż. Ale na tym krzyżu dalej wisi figura przybita do krzyża. Nie wszyscy to rozumieją. Jak w wielu miejscach Chrystus jest dalej przybity do krzyża. A jak mało się mówi, że żyje, że jest pomiędzy nami, że zmartwychwstał, że przyjdzie w swojej mocy. Po swój Kościół przyjdzie, aby oddzielić także owce od kozłów. Tak jest napisane. Jak mało się o tym mówi. Jak wielki jest ten kult, tak jak w Izraelu, Nehusztan, wzięli sobie węża miedzianego, nawet zanieśli go do świątyni, jest napisane, i palili mu kadzidła. I nie myśleli w ten sposób, że to Bóg stworzył w pewnym momencie, aby ich uratować, ale to Bogu należy się cześć i chwała i uwielbienie, nie figurce. To jest pierwsza myśl. I tu ją wszyscy rozumiemy. Ale to też jest myśl dla Kościoła, bracia i siostry, dla protestantów. Pierwsza sprawa. Nie możemy się w żaden sposób na to zgodzić.
Ale druga, czasami i coraz bardziej to się rozwija, jest pewna nauka mówiąca o tym, że tak, Pan Jezus jest na krzyżu i Pan Jezus udzielał nam swojej łaski. I to jest wszystko prawda. Tak jak ten wąż miedziany, gdy na niego spojrzeli w tamtym momencie, byli uzdrowieni i Pan Jezus na krzyżu zwyciężył i szatana, i grzech, i dał ci łaskę, i podniósł się. Ale Pan Jezus już tam nie wisi. A jeżeli nie wisi, jeżeli zmartwychwstał, to nie zatrzymuj się tylko, w cudzysłowie powiem, na krzyżu. Ale miej tą świadomość, że obcujesz z żywym Bogiem. Że On cię widzi, że On cię słyszy, że On chce cię dotykać. Przyjąłeś łaskę? Masz Pana i Zbawiciela, masz Króla, masz Jego uwielbiać. To jest świątynia, gdy Boża chwała wstępuje. Nie zatrzymuj się tylko na łasce. Idź dalej za Jezusem. On zmartwychwstał. On jest, On przyjdzie. Ważne, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Apostoł Paweł mówi, i to jest prawda, że on chce głosić Jezusa i to ukrzyżowanego. Mówi to w liście do Koryntian. Co ciekawe, w tym samym liście, bo on mówi o tym na początku, na samym końcu, jak zobaczymy, przedostatni rozdział, bo później są pozdrowienia i wytyczne dla Kościoła, mówi o zmartwychwstaniu. Nie można tego w żaden sposób rozdzielić. Natomiast wielu wierzących mówi nawet w ten sposób, że Jezus umarł, od tego liczy się testament, bo ktoś umarł. No ale ja mówię, Jezus umarł i zmartwychwstał. On żył i będzie żył na wieki wieków. Był, jest i będzie. Jego testament zaczął się od początku, kiedy wypowiedział pierwsze słowo. Przyjąłeś Bożą łaskę? Miej tą świadomość, że Jezusa nie ma na krzyżu. On zmartwychwstał. Ani Go nie ma na krzyżu, ani Go nie ma w grobie. On jest w swoim królestwie. On jest mocny i potężny. On jest Bogiem żywym. On wszystko widzi. On zna Twoje myśli. On zna Twoje pragnienia. On chce Ci pomóc, ale też pewnego dnia przyjdzie. My obcujemy z żywym Bogiem. A czasami mamy tendencję do tego, żeby wziąć przymierze, ale nie wziąć tego, który przymierze oferuje. Mówimy tak, ja potrzebuję łaski do tego, aby Bóg zmazał moje grzechy, ale Bóg mnie nie interesuje. Jezus nie wisi na krzyżu, Jezus zmartwychwstał. On na krzyżu pokonał wszystko. Tam jest nasze zbawienie. Ale On jest Bogiem żywym i ja chcę Boga żywego chwalić. To jest już słowo dla protestantów. Mam Bożą łaskę, ale mam tego, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem, który mnie miłuje, który jest święty i sprawiedliwy. Żeby nasze myślenie o Bożym przymierzu nie było jak myślenie Izraelitów o wężu miedzianym. Hiskiasz się za to zabrał. Wiecie, to było na pewno trudne. Przecież to sam Mojżesz zrobił tego męża. To była część ich historii. Co dalej z tym Hiskiaszem? No tutaj jest parę rozdziałów. Nie będziemy czytać 184 wersy. Tak sobie strzeliłem, że tyle jest. Ale co dalej? W jakich sytuacjach modlił się Hiskiasz? W jakich sytuacjach możemy być do Niego podobni? Jeszcze 10 nie ma, bracie i siostry. Zobaczcie, odwróćcie się. To nie tak źle. Wiecie, on też nie był doskonały. My czasami patrzymy na mężów Bożych, na ludzi i patrzymy na ich doskonałość, jacy oni są niesamowici i wspaniali.
I czasami na nich, gdybyśmy chcieli budować swoje życie. Ale mamy być wpatrzeni w Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli będziemy budować na człowieku, to zobaczymy potem i wady. I rzeczy, do których nie podobają się nam. I nie do końca tak robi, jak mówi. To są ludzie, to jesteśmy my. Hiskiasz też nie był doskonały, choć otrzymał cudowne świadectwo. Nawet poszedł trochę w ślady ojca na początku i gdy król asyryjski już się trochę zdenerwował, że ten Hiskiasz robi za dużo. On niszczy świątynki? On już coś słyszę, buduje jakąś armię, może nam wasalstwo wypowie, bo byli wasalami Asyryjczyków. Jego ojciec się zgodził na to, to też duchowe przesłanie, że może trochę lepiej z tym światem, bo wtedy przetrwamy. To jest taka postawa często. I jego ojciec nawet zrobił w pewnym momencie tak, że wziął złoto ze świątyni, srebro ze świątyni i dał to królowi asyryjskiemu. Obrabił świątynię, można powiedzieć, i dał to królowi asyryjskiemu i powiedział, będę twoim poddanym. Tylko nie ruszaj nas i naszej świątyni, naszego Jeruzalem. Możemy mieć też takie podejście i w kościele, nie ruszaj nas tylko, będziemy mieć swój kościół. Nie będziemy się przeciwstawiać temu światu. Trochę świata nam nie zaszkodzi. Możemy tak robić w naszych domach, w naszych pracach, w różnych rzeczach. Hiskiasz zrobił podobnie. Na początku powiedział, tak, tu poniszczył, to, tamto. Król asyryjski się obudził. Mówi, hola, hola, co ty wyrabiasz? No, on nawet mówi do tego króla, zgrzeszyłem przeciwko tobie, przepraszam, też ci dam złoto i srebro i też tak zrobił jak ojciec. Choć w swoim sercu miał pragnienie, żeby wyrwać się od Asyrii, żeby tego nie było w jego życiu, w jego królestwie. I potem znowu zaczął się trochę buntować. I co ciekawe, bracia i siostry, posłaniec króla przybył z armią pod Jerozolimę. Przybył i powiedział, zrobię z tym porządek. O! Przenieśmy to na duchowe życie. Gwarantuję ci. Jeżeli Bóg porusza twoje serce, żeby całkowicie wyrwać się z różnych rzeczy, które się Bogu nie podobają, to posłaniec wroga, złego, przyjdzie do twojego życia i będzie coś mówił. Będzie chciał cię od tego odwieść. Będzie cię straszył. Będzie mówił, co z tobą zrobi, jeżeli się tego pozbędziesz. Tak jest w duchowym życiu. Oto król Hiskiasz powiedział, już nie chcę być wasalem asyryjskiego króla. Nie chcemy jego kultury. Było tak, że obserwował nawet Samaria. Samaria stała się miejscem, które wcześniej przecież było tak religijne, tak piękne. A w tym momencie, właśnie w tych czasach, Samaria stała się miejscem, w którym pojawiły się różne kulty. Wszystko się zaczęło mieszać, kotłować. Nawet było tak, że sami Asyryjczycy powiedzieli, coś jest nie tak, bo stado lwów ciągle napada do Samarii i zjada ludzi. Możecie to sobie wcześniej przeczytać. Może niech oni wrócą jednak do poprzedniego Boga, bo coś się dzieje z tą ziemią. Ale wracamy do tutaj tego wątku. I oto przychodzi ten posłaniec, król Sancheryba z Niniwy. Przychodzi i mówi następujące słowa. Możemy o tym przeczytać, tak 3-4 wersety przeczytamy, żeby sobie uzmysłowić, z czym przychodzi diabeł do naszego życia, wtedy, kiedy postanowimy żyć tak, jak Pan chce. Przeczytajmy z tego samego rozdziału, 23-24 werset. Teraz więc zrób zakład z moim panem, królem asyryjskim. Ja ci dam 2000 koni, czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców? Jak zaś chcesz odprawiać z niczym namiestnika, jednego z najmniejszych sług mojego pana, polegać na Egipcie, że ci da rydwany i jezdnych?
Oto przychodzi ten asyryjski posłaniec i mówi do narodu judzkiego, do Jeruzalem, mówi do Hiskiasza: ty popatrz na swoje siły. Więc co, ja ci nawet dam 2000 koni. Popatrz, jaką masz armię, ty kogoś wystawisz, przecież nikt za tobą nie idzie. Ile ty masz ludzi? Halo? Ty chcesz się ze mną mierzyć? Ja mam pół świata, albo cały świat. A ty ile masz? Jakąś garstkę? I jeszcze tamten zajęty tym, a tamten boi, patrz, jak mu nogi się trzęsą. Ty chcesz walczyć ze mną? Przeczekaj. Nabierz siły. Może nawet do Egiptu zadzwoń. Tak jest, tak często jest. To jest pierwsza metoda wroga, który mówi: nie masz takiej siły. Nie masz. I częściowo mówi prawdę, bo tak wyglądał wtedy Juda. Ale nasza siła nie jest od nas. Naszą siłą jest Bóg Wszechmocny, który stworzył niebo i ziemię. Nie jesty, nie te narzędzia tego świata, nie broń tego świata. Naszą siłą jest Bóg. Kolejna sprawa, zobaczmy. 28 werset. To jest bardzo ciekawe. Po czym Rabszake, to był ten namiestnik asyryjski, stanął i donośnym głosem zawołał po judejsku: słuchajcie słowa wielkiego króla, króla asyryjskiego. Tak mówi król: niech was nie zwodzi Hiskiasz, gdyż nie zdoła was wyrwać was z mojej ręki. Niech nie doradza wam Hiskiasz polegać na panu, opowiadając: na pewno wyrwie nas pan i miasto, co to nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski: zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie spożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca i pić każdy ze swojej krynicy, aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwników, oliwy i miodu, i będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi, powiadając: pan wyrwie nas. Bardzo ciekawa sprawa. Przyszedł i powiedział po asyryjsku, po judejsku. Diabeł przyjdzie i powie wam w języku, który was dotknie, który zrozumiecie, który ma wpływ na wasze życie, który wydaje się rozsądny, racjonalny, mądry. Ale on nie jest ze Słowa Bożego. To nie jest Słowo Pana. To może dotykać naszej mądrości. Może dotykać nawet naszego serca, że ktoś mówi dobrze. Ale jeżeli to nie jest Słowo Boże, nie przyjmujemy. Nie bierzemy. Nie budujemy na tym. Tu jest prawda nawet może napisana, co chciał zrobić król asyryjski. Będziecie mieć dużo wina, dużo tego, dużo tamtego, wspaniałe pałace, wspaniałe wszystko, ale to nie jest słowo żywego Boga. To zawsze prowadzi do śmierci. Nie słuchajcie, co mówi Hiskiasz. Nie słuchajcie się pana. Nie ma większego niż król asyryjski. Tak mówił posłaniec namiestnika asyryjskiego. I co robi Hiskiasz? 19 rozdział. Przeczytamy od 14 do 19 wersetu. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem, a potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy: Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sanhenryba, które on przysłał, by rągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ziemię i powrzucali ich bogów w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas.
Proszę z Jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Wszystkie pogróżki złego wziął Hiskiasz i poszedł się modlić, poszedł na kolana. Rozwinął cały list przed Bogiem. Nie przed wojownikami, nie przed nawet innym człowiekiem, ale rozwinął wszystko przed Panem Bogiem. Wszystko. Jeżeli potrzebujesz przemiany, jeżeli potrzebujesz dotyku Boga, rozwiń wszystko przed Panem. Nic nie zakrywaj. Powiedz, czego się boisz, co myślisz, co się dzieje, jak według Twoich oczu wygląda sytuacja. Mów prawdę. Rozwiń ten list przed Bogiem. A Bóg się przyzna. A Bóg zadziała. Zacznij od modlitwy. Czasami wiele ludzi chce rozwijać swój list przed innymi ludźmi. Czasami oni nawet nie chcą się modlić, tylko żeby wszyscy się modlili za nim. Natomiast Hiskiasz, i to się Bogu podobało, on się modlił o swoje sprawy. On się modlił o innych. On zaczynał od siebie przede wszystkim. Później jak czytamy, Izajasz się w tym wszystkim pojawił. Za chwilę jest napisane w 20 wersecie. Wtedy posłał Izajasz syna Amosa do Hiskiasza taką wiadomość. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Słyszałem, o co się do mnie modliłeś. W sprawie Sancheryba, króla asyryjskiego. Słyszałem. Posłał dopiero człowieka, wielkiego męża Bożego, Izajasza do Hiskiasza, ale nie było odwrotnie. Hiskiasz poszedł i się modlił, a Bóg powiedział, słyszę twój głos. I posłał Izajasza, i Izajasz już szedł z pewnym przesłaniem, odpowiedzią na jego modlitwę. Ale on zaczął się modlić. On upadł na kolana. On rozwinął ten list. Dużo od nas zależy. I dużo od kolejności. Ale Bóg się przyznał. Powiedział, że słyszy. Powiedział, że widzi. Tam jest później napisane całe proroctwo, co się stanie z Asyryjczykami. Co się stanie w życiu Hiskiasza. Można tylko powiedzieć i możemy to szybko przeczytać, 35, 36 i 37. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy, oni, same trupy, pomarli. I oto też Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon świątyni Nisrocha, swojego Boga, zabili go Adramelek i Szareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Władzę królewską zaś objął po nim jego syn Asarhadon. Anioł Pana sam wyszedł i 185 tysięcy ludzi pomarło. Tych wszystkich, którzy byli w tej machinie oblężniczej wobec Hiskiasza. Bóg rozwiązał to w sposób ponadnaturalny. Ale zaczęło się od modlitwy. Modlitwa, potwierdzenie, działanie Boga. To nie był dobry czas dla Hiskiasza. To nie przychodzi łatwo, gdy 185 tysięcy ludzi na ciebie atakuje. Gdy wszystko może w sekundę się zmienić. Całe twoje życie zrujnować. Gdy diabeł przychodzi i cię straszy. Gdy mówi różne rzeczy. Gdy mówi nawet językiem takim, który porusza twoje serce bądź twój umysł. Ale wiesz głęboko w mocy Ducha Świętego, że to nie jest pańskie. Zacznij się modlić. Rozwiń cały list. I na sam koniec, bracia i siostry, o jeszcze jednej modlitwie Hiskiasza. Szybko to przeczytam. 20 rozdziału, i to będzie już ostatnia myśl, od 1 do 11 wersetu. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego, tak mówi Pana, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie,
Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do Twojego życia 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z mocy ręki króla syryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. Następnie Izajasz polecił, przynieście placek swój, a gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się. Hiskiasz zaś zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan nie uleczy i ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana. A Izajasz odpowiedział, taki będzie dla Ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma posunąć się o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Hiskiasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni, niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał też wtedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z którego już zeszedł. Cień cofnął się, co to znaczy? To chodzi o zegar słoneczny najprawdopodobniej, który był wtedy w Królestwie Judy. Zegar słoneczny. Czas poszedł do tyłu. Coś się cofnęło. Pierwsza myśl, jaką chcę powiedzieć, bracia i siostry, Bóg przedłuża życie. Bardzo często tak jest, że ktoś może nawet nie został całkowicie uzdrowiony, ale Bóg zatrzymał tą chorobę na wiele lat. Nie cofnął swojego słowa. Tak jak Izajasz powiedział, uporządkuj swój dom. Wiecie, bracia i siostry, mamy teraz czas, bo on się kiedyś skończy, na to, aby uporządkować swój dom. Nie wiem, z czym się zmagasz. Może nawet dotyka cię jakaś choroba. Może i to nawet jest śmiertelna choroba. Wiele osób nas słyszy. Może modliłeś się o uzdrowienie, o to, żeby zupełnie ona zniknęła. A może Bóg chce ci powiedzieć, masz jeszcze czas, daję ci jeszcze czas, uporządkuj swój dom, bo czasu nie będzie. Masz ileś jeszcze przed tobą, który ja ci wyznaczyłem, przedłużam twoje życie, ale uporządkuj swój dom. To jest zgodne z Bożą myślą. Bóg mówi, że zwleka, że nawet cofa ten czas, w którym chce przyjść na tą ziemię i zabrać swój Kościół. Zwleka ze względu na ludzi, którzy jeszcze się nie opamiętali. Cofa czas, tak jak na tym zegarze. Cofa czas i mówi, nie, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze ten, jeszcze ten, jeszcze ten powinien być głoszona Ewangelia, jeszcze ten. Ja myślę, że nawet może Pan Bóg jeszcze nie przyszedł, bo wielu ludzi modli się o swoje rodziny, o swoje domy, o swoich bliskich i mówią, Panie, uporządkuj sytuację w mym domu. Ja mogę odejść z tego świata, ale niech moja rodzina będzie zbawiona. Niech moje dzieci przyjmą Pana. Niech one będą zapisane w Księdze Życia. Mamy jeszcze czas. To jest Boże wyzwanie. Hiskiasz miał uporządkować swój dom. Niektóre perturbacje w naszym życiu też są z tego powodu, abyśmy zrozumieli, że czasu mamy mało. Mamy uporządkować swój dom. Że są ważniejsze rzeczy. Ważniejsze niż wszystko inne. To, czy ktoś będzie z Panem, czy nie. Mamy uporządkować swój dom. Tyle rzeczami się zajmujemy. Mamy uporządkować swój dom. Może dlatego nawet ta choroba dotknęła Hiskiasza. On by tego nigdy nie zrozumiał. Ale miał uporządkować swój dom. Wtedy zrozumiał, że tak naprawdę życie polega na tym, że w każdej chwili może go nie być, że nie będzie miał więcej czasu.
Jeżeli dzisiaj to słyszysz, a może Bóg mówi do twojego serca, uporządkuj swoje serce, uporządkuj twoje życie. Uporządkuj, może nie być więcej. Uporządkuj. Bóg cofnął czas. O 10 stopni, o chwilę. To też mówi. Życie na ziemi jest jak chwila. Muszę myśleć za 5 lat. Muszę skończyć taką szkołę, może tym się zajmę. Muszę, jeszcze zrobię to i to, to wtedy gdzieś się zbliżę do Boga, do Pana. Może wtedy pojadę gdzieś tam do swojej rodziny powiedzieć im o Chrystusie albo temu i temu. Ale Bóg cofnął czas. Ale nie o 180 stopni. O 10, o chwilę. Bóg daje czas. Ale On nie będzie zwlekał wiecznie. On przyjdzie. Jego przyjście się zbliża. Powstańmy.